Chciałbym zacząć od patrona naszej fundacji, czyli świętego brata Alberta, który jako malarz, no niektórzy go mieli za nawiedzonego, porzucił pracownię malarską i zaczął kwestować. Co to oznacza? Że po prostu zbierał do kapelusza pieniądze. Wtedy może nie używano słowa biznes, no ale chodził do ludzi zamożnych, bogatych, ale też na przykład do pań, które sprzedawały na rynku krakowskim, podjeżdżał wózkiem i kwestował. W naszej historii fundacji, no, która już ma 25 lat, a więc powstała jeszcze za czasów komuny, na początku to były wyłącznie datki ludzi dobrej woli, którzy po prostu zbierali też do kapelusza. Później zaczęło się podpisywanie umów z samorządami, najróżniejszymi, czyli z Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Ale też ważną kwestią było zwracanie się do firm najróżniejszych, i w kraju, i za granicą. No tutaj mam bardzo mieszane doświadczenia. Myśmy się w jakimś momencie bardzo skoncentrowali na tym, żeby budować zadania wokół idei. Czyli nie wokół takiego bliżej niesprecyzowanego dobra, że chcemy być dobrzy dla dzieci i pomagać dzieciom, tylko że za tym kryją się jakieś konkretne pomysły na to, jak z nimi pracować. Jednym z takich pomysłów było to, że dla młodego człowieka, oprócz rodziny, która go kocha, akceptuje bezwzględnie, w której ma miejsce w sposób bezdyskusyjny, i szkoły, jest też obszar edukacji nieformalnej, obszar edukacji rówieśniczej, i że ten obszar jest niezbędnym komponentem wychowania. Może zaczniemy od wyjaśnienia, co to jest społeczność, żebyście wy powiedzieli tutaj wszystkim, po co się tutaj spotykamy. Piotrze? Żeby omawiać informacje i bawimy się czasami tutaj. Cała treść i sens naszego istnienia bierze się z tego, że mamy komu pomagać i że system prawny pozwala na to, żeby działać w formule stowarzyszenia obywatelskiego i uczestniczyć w rozwiązywaniu problemów społecznych, jednak za publiczne pieniądze. Fundacja Synapsis funkcjonuje w Polsce od ponad 20 lat. Jest to jedna z najdłużej działających organizacji pozarządowych i od tychże ponad 20 lat współpracuje z szeroko pojętym biznesem. Ewoluuje teraz bardziej jeszcze w stronę czegoś, co określamy mianem business inclusion, czyli takiej bardzo mocnej wymiany, gdzie nie tylko strona zewnętrzna, czyli partner biznesowy coś daje, ale my też jako organizacja pozarządowa mamy swój wkład. Osoby, z którymi my współpracujemy, to po jednej stronie, po obu stronach są ludzie, po jednej stronie są ludzie niepełnosprawni, niepełnosprawni społecznie z autyzmem i zespołem Aspergera, a po drugiej stronie jest biznes. I to, co my też możemy zrobić, to jest pośredniczyć między ludźmi niepełnosprawnymi a biznesem. Westwing jest bardzo młodą firmą, kończymy dopiero rok, ale od samego początku naszej działalności było jasne, że będziemy chcieli angażować się właśnie w działalność charytatywną, w projekty z społecznej odpowiedzialności biznesu. Było to dla nas od początku ważne, a Synapsis była takim właściwie oczywistym wyborem. My zajmujemy się sprzedażą przepięknych rzeczy, no i właśnie przepiękna ceramika wytwarzana przez podopiecznych fundacji idealnie się wpasowała w nasze cele. Dla nas jest to sposób zarządzania przedsiębiorstwem, jest to część naszej strategii, to znaczy jest to osiąganie zysków wraz z uwzględnieniem interesów społecznych. Nasza firma była znana przed II wojną światową z niesłychanie szerokiej skali pomocy, wszelkiego typu pomocy dla najrozmaitszych instytucji. Michael Nowak, taki doradca, zresztą prezydenta Reagana, przyjaciel Ojca Świętego, on powiedział, że jest taka reguła, że dwa razy przyjemniej jest dać, niżeli dostać.
bardzo pozytywnym naszym doświadczeniem jest współpraca z niektórymi bankami, szczególnie z Bankiem Śląskim, do którego nasza fundacja zwróciła się już w 1991 roku. I ku naszemu nawet zdziwieniu ten bank odpowiedział. To znaczy powiedział, że jest zainteresowany tym, żeby w placówce macierzystej postawić dom dla niepełnosprawnych, Dom Śląski. Ten dom stoi od 20 lat, mieszka tam 25 niepełnosprawnych naszych podopiecznych. Jak potrzeba windy czy remontu, to zwracamy się do Banku Śląskiego i oni już wiedzą, że to jest jakby ich dom, czyli takie wybrane dzieło. Tutaj każdy dom ma jakąś nazwę i jakąś swoją historię. Skąd jest dom norweski? No, znalazł się samorzutny, charyzmatyczny społecznik, już nie żyjący świętej pamięci, pan Nils Rikstad, który w swojej malutkiej miejscowości nad pięknym fiordem na północy Norwegii zachęcił bardzo wielu swoich przyjaciół do tego, żeby organizować kwesty, kiermasze, aukcje. To nie jest pomoc ze strony jednego, powiedzmy, podmiotu, ale grupy osób. I nazwaliśmy to właśnie Dom Norweski na rzecz naszych przyjaciół z Norwegii. A Dom Przyjaciół z kolei jest domem składkowym. Nasza fundacja nosiła się z zamiarem, żeby upamiętnić zbliżający się rok 2000, czyli milenium. I jedna z osób powiedziała, dobrze, no to jako fundacja charytatywna zbudujmy dom, który będziemy nazywali Domem Przyjaciół. On będzie fundowany przez wiele osób. Ja zacząłbym od projektu, który dla nas w ostatnim czasie ma wyjątkowe znaczenie i w naszym przekonaniu jest też wyjątkowo innowacyjny, a mianowicie to jest ulokowanie placówki wychowawczej dla młodzieży w galerii handlowej. Kilka lat temu mieliśmy szereg przykrych czy negatywnych doświadczeń wynikających z tego, że nas nie rozumiano, a po co to placówka dla młodzieży w przestrzeni, która jest no, do bólu komercyjna. I w jakimś momencie nastąpił przełom, który dla nas jest najbardziej cenny w odniesieniu do świadomości deweloperów, którzy budują centra handlowe, którzy mianowicie odkryli, że jeśli młodzież, która spędza mnóstwo czasu w galerii handlowej, nie nauczy się, nie zdobędzie cennych umiejętności, które pozwolą im zaistnieć na rynku pracy, zdobyć pracę, założyć rodzinę, no być szczęśliwym, twórczym obywatelem, to nie będą ich klientami. Fundacja jako duża organizacja pozarządowa, posiadająca kilka jednostek, ponieważ mamy i przedszkole, i ośrodek zdrowia, i przedsiębiorstwo społeczne, pracownia rzeczy różne, w którym pracuje 24 dorosłe osoby z autyzmem, to jest jedyne takie przedsiębiorstwo w kraju, i prowadzimy dodatkowo jeszcze działania projektowe, takie bardziej doraźne. Mamy bardzo szeroki zakres działań, a więc szeroki idący za tym zakres potrzeb. Na przykład mamy pracownię ceramiczną. Działa u nas jeden piec, ale wyroby, jakie wychodzą z tej pracowni, są tak piękne, że zdecydowanie powinniśmy produkować ich więcej. I w tym momencie, dzięki partnerowi, który postanowił nam kupić drugi piec, będziemy w stanie zrealizować ten cel. W ten sposób nie dostaliśmy tutaj pieniędzy, dostaliśmy rzecz konkretną, którą sami wybraliśmy. To jest może bardzo istotny aspekt tego wszystkiego. To my określamy potrzeby. Cała historia, że są to właśnie przedmioty wytworzone przez dorosłe osoby z autyzmem, też stanowi taką kolejną wartość dodaną. Wszyscy rozumiemy, że oprócz tego, że te przedmioty są piękne, to pomagamy, że to jest bardzo szczytny cel, terapia pracą tych osób. Jest bardzo ważne, żeby nie rozdzielać grubą linią treningu umiejętności społecznych, czy też terapii, wszelkich terapii społecznych od umiejętności zawodowych, bo tak naprawdę świetną formą terapii jest właśnie praca, ale do tej pracy ta osoba musi być właśnie przygotowana. Z Fundacją Synapsis pracujemy głównie w zakresie włączania na rynek pracy osób z autyzmem i zespołem Aspergera.
W tej chwili pracujemy głównie na zasadzie przyjmowania na praktyki osób ze zdiagnozowanym autyzmem lub zespołem Aspergera. Mieliśmy już kilku takich praktykantów w IBM. Teraz przygotowujemy się do kolejnych praktyk. Bardzo chętnie rozszerzylibyśmy nasz program też na inne miasta, na przykład na Wrocław, gdzie widzimy, że jest duży potencjał na włączenie takich osób w rynek pracy. Ponieważ teraz mamy duże sale konferencyjne, to te wszystkie instytucje, z których ja jestem w jakikolwiek sposób czynnie zaangażowany, tam jestem członkiem, no to oczywiście mają preferencje, ale też i nie tylko. No, Stowarzyszenie Księdza Stryczka, Wiosenna Paczka to było pierwsze. Wcześniej był chór akademicki przez niego założony i oni też mieli tu możliwość ćwiczenia przez cały rok. No, Archiwum Turowicza bardzo się cieszy, że te rzeczy przetrwały do takiego momentu, kiedy mogły bezpiecznie być umieszczone u wnuka redaktora. Nieraz jak ja spotykam biznesmenów, to oni mówią, że oni są tak pochłonięci już tymi sprawami, że nieraz sami szukają pewnej odskoczni, bo inaczej też by zwariowali, nie? Tylko biznes, pieniądze spadają, akcje czy nie spadają. Więc też pokazać, że ta działalność społeczna, niezależnie jaki kto wyznaje światopogląd, ma dla tego człowieka też wartość pozytywną. Czyli on, no, moim zdaniem, jest szlachetniejszy, uczciwszy w tym wszystkim. Firma, która chce pomagać innym, moim zdaniem na rynku, jest jednak oceniana o wiele lepiej. Są tacy, i to też rozumiem, którzy towarzyszą nam na pewnym etapie, uznają, że w jakimś momencie jesteśmy już na tyle dorośli i na tyle uwagi czasu nam poświęcili, że teraz powinniśmy sobie sami radzić. A oni chcą zaangażować się w inną sferę albo uwrażliwiają się na inny temat, na inny problem ze względu na swoje własne osobiste historie, które ich dotknęły, jakieś życiowe problemy. Na szczęście jest coraz więcej takich, którzy chcą rozumieć, chcą uczestniczyć, chcą budować jakiś rodzaj długotrwałego partnerstwa, a nie tylko odpowiadać na pisma w taki sposób, żeby każdemu dać trochę, żeby nie być podejrzewanym o brak wrażliwości społecznej. Wcześniej w organizacjach pozarządowych bardzo często pracowały osoby, które pracowały głównie z zamiłowania. Byli takimi naprawdę wielkiego serca amatorami. Bardzo wielu z nich się sprofesjonalizowało, natomiast generalnie teraz jest tak, że poziom wykształcenia w obu sektorach nie jest taki różny, w związku z czym absolutnie proszę oczekiwać od sektora pozarządowego w ramach współpracy tych samych standardów, jakie Państwo stosują u siebie. To jest ważne, żadnych taryf ulgowych w żadną stronę. Tak samo Państwo traktujcie nas poważnie, jak i my chcielibyśmy traktować poważnie biznes i należy z nami poważnie rozmawiać, poważnie negocjować. Wtedy obie strony mogą faktycznie coś zyskać. Od lat pracujemy nad programem rozwoju wykorzystania nowoczesnych technologii w edukacji wczesnoszkolnej i rozdajemy specjalistycznie zaprogramowane komputery do przedszkoli. Ale robimy też duże programy globalne. Wspieramy badania naukowców nad rakiem, nad AIDS, nad odnalezieniem lekarstwa na raka czy na AIDS. Staramy się, żeby wszystkie obiekty, które budujemy, żeby one były możliwie ładne i możliwie przyjazne ludziom. To, co jest dzisiaj modne, żeby były ekologiczne. Wprowadzamy w naszych budynkach roślinność na dachach. Na przykład zrobiliśmy duży ogród w Krakowie na ulicy Karmelickiej 27. Dlatego mówię adres, że zapraszam wszystkich. Przykłady te świadczą o możliwości współpracy zarówno w rozumieniu zaistniałych już działań, jak i w rozumieniu całego spektrum możliwych aktywności, jakie mogą się pojawić w ramach tej współpracy pomiędzy podmiotami ekonomii społecznej a firmami komercyjnymi. Widać wyraźnie, że te działania partnerskie przynoszą korzyści obu stronom, zarówno podmiotom ekonomii społecznej, jak i firmom komercyjnym. A nawet można mówić tu o pewnej innowacyjności,
która się pojawia właśnie na styku tej współpracy. Pojawiają się nowe usługi, nowe rozwiązania i obie strony uczą się nowych sposobów działania w społeczeństwie. Te firmy małe bądź średnie, to one rzeczywiście, jak już się z nimi dogadamy, no mówmy tak obiektywnie, nie zawsze mają znowu te środki, ale one są bardziej uczciwe niż te większe koncerny. Te wielkie koncerny nagle mają jakąś fantazję, najlepiej jakby się sfotografowali z naszymi podopiecznymi, wkleili sobie to do folderu. No już miałem tyle przypadków takich, że nas po prostu oszukiwano, bądź no dawano tam powiedzmy, załóżmy 1000 złotych, no i że my się mamy z tego cieszyć, a firma obraca milionami czy miliardami dolarów. Więc te firmy zagraniczne raczej się nie spotkałem do tej pory z taką sytuacją, żeby im akurat tak szczególnie zależało. Ja natomiast też nie chciałbym patrzeć na te zjawiska, gdy przedsiębiorcy przy pomocy swojego zaangażowania na rzecz kogoś słabszego chcą promować swoje własne przedsięwzięcia komercyjne czy swoje własne marki, nie patrzyłbym z dezaprobatą. Bo uważam, że najtrwalsze relacje są wtedy, kiedy pojawiają się interesy po stronie wszystkich uczestników tego partnerstwa. Czyli każdy coś z tego ma. Myślę, że niedopuszczalna jest sytuacja, w której to tylko jest mechanizm promocyjny. A są i takie sytuacje, kiedy powiedziałbym, to jest taki skrót, taki wytrych, który się stosuje tylko po to, żeby zapewnić sobie dostęp do nowego rynku, nowego klienta, nie wydając pieniędzy na reklamę, kosztowną skądinąd, albo nie używać standardowych, stereotypowych narzędzi, tylko zrobić coś w sensie komunikacyjnym, innowacyjnego. Ta współpraca nie jest uciążliwa, może jest trudna. Czasem po obu stronach pojawiały się okresy czekania na parafowanie jakiejś umowy czy zatwierdzenie wniosku i po stronie biznesu największą trudnością jest otwarcie się w ogóle organizacji na współpracę z osobami niepełnosprawnymi, bo tutaj właśnie jest ten fajny aspekt wymiany dóbr, czyli taki czysto ekonomiczny. My czegoś potrzebujemy, dla ludzi z autyzmem pracy w formie właśnie aktywizowania czasem, a czasem po prostu już pracy zarobkowej, dającej utrzymanie, a biznes ma zadania, ma rzeczy, które należy wykonać. I tutaj jest ten punkt, gdzie my musimy się spotkać i dogadać. Dotychczasowe nasze doświadczenia są bardzo dobre, wszystko działo się bardzo pozytywnie i opinie o naszych stażystach i pracownikach, bo już wiele osób jest zatrudnionych, są bardzo dobre. Myślę, że byliśmy wręcz zaskoczeni tym, że nie było większych problemów tak naprawdę, jeśli chodzi o współpracę z tymi osobami. Bardzo dobrze poradziły sobie z właściwie wszystkimi zadaniami, które im przekazywaliśmy. Jedyna kwestia, która rzeczywiście wymaga pracy i jeśli chodzi o pracodawców przygotowania wcześniejszego, no to jest kwestia interakcji, takiej komunikacji między ludźmi. My byliśmy oczywiście bardzo dobrze na to przygotowani przez Synapsis i jakby wiedzieliśmy z góry, jakie mogą wystąpić problemy. No i rzeczywiście one wystąpiły. Natomiast mam wrażenie, że jeżeli pracodawca, jeżeli koledzy takiej osoby są przygotowane wcześniej na to, że na przykład pracownik będzie miał problem z odpowiedzeniem na pytanie, które nie dotyczy tematu, którym się zajmuje, na przykład z przedstawieniem się i powiedzeniem czegoś o sobie. To jest taka rzecz, która dla nas wydaje się bardzo prosta, natomiast dla naszych praktykantów bardzo często było to nie do przejścia. Każda forma współpracy rodzi kłopoty. I tutaj też w tej współpracy pomiędzy podmiotami ekonomii społecznej a firmami komercyjnymi pojawiły się kłopoty. One są z jednej strony czymś naturalnym, ale z drugiej strony są czymś, co można byłoby wyeliminować. Z całą pewnością przykłady te pokazują,
że po stronie podmiotów ekonomii społecznej jest jeszcze niepełna profesjonalizacja, aczkolwiek widać, że podmioty ekonomii społecznej starają się być coraz lepiej przygotowane do tych form współpracy z firmami komercyjnymi. Natomiast po stronie firm komercyjnych niewątpliwie słabością jest niezdolność do rozumienia problemów osób wykluczonych czy problemów społecznych, z którymi zmagają się podmioty ekonomii społecznej. Ale to w pewnym sensie jest zrozumiałe, ponieważ celem działalności firm komercyjnych jest realizacja zysku. Rzecz polega na tym, że w pewnym momencie firmy muszą zrozumieć, niektóre właśnie te z tej prezentacji już to rozumieją, że muszą również realizować cele społeczne. I tam, gdzie firma realizuje cel ekonomiczny w połączeniu z celem społecznym, tam te kłopoty, bariery, trudności we współpracy z podmiotami ekonomii społecznymi jakby zacierają się, przestają być istotnymi elementami. A zatem rzecz w tym, żeby obie strony tego partnerstwa były do niego przygotowane. Po tych właściwie 18 latach od początku, jak tutaj się do Herbeo weszło, jak na małą firmę w sumie, mamy PR, można powiedzieć, w całej Polsce dużo lepszy niż skala naszej działalności. Mamy największy świecki witraż w Europie jako dekoracja klatki schodowej. Notabene był eksponowany w telewizji CNN w najlepszym czasie przed świętami w Stanach Zjednoczonych. Był eksponowany dlatego, żeby zachęcić, żeby ludzie przyjeżdżali do Krakowa. Chcę jeszcze pokazać taki przykład pozytywny stowarzyszeń cały. To jest Bractwo Kurkowe. Oni nawiązali do starej tradycji średniowiecznej, że bracia Kurkowi bronili murów Krakowa i wspomagali biednych w Krakowie. Co roku są bale karnawałowe, aukcja, sprzedaż prac. To ma świetne oddziaływanie społeczne, bo to pokazuje szerokiej grupie osób, że można w najróżniejszy sposób wspierać. Nie zawsze są to pieniądze, nieraz jest pomoc, jakaś praca, jakieś materiały budowlane. Czyli ta grupa tych rzemieślników czy biznesmenów już teraz, no jednak się identyfikuje z taką tradycją średniowieczną, że trzeba wspierać ubogich. Ja muszę powiedzieć, że z ogromnym zdziwieniem uświadomiłem sobie jakiś czas temu, że w Krakowie na przełomie XIX i XX wieku pojawiły się wielkie projekty społeczne i pojawili się wielcy dobrodzieje, tacy jak na przykład Aleksander Lubomirski czy Helclowie. Tak śmiałych projektów, jak te, o których myślę, jak na przykład zakład wychowawczy, czy dwa zakłady wychowawcze, które zafundował Aleksander Lubomirski, no, przez 100 lat nie było równie wielkiego projektu, nie ma do dzisiaj. To by oznaczało, że współcześni przedsiębiorcy nie są jeszcze gotowi do tego, żeby pozostawiać po sobie tak wielkie i tak trwałe ślady. Należałoby pamiętać o tym, że to jest strategia zarządzania biznesem, zarządzania firmą. To nie jest filantropia. Ma to przynosić zyski przedsiębiorstwu, czy zyski takie, no de facto w dużej mierze, jeśli chodzi o rozpoznawalność marki, no ale też o jakieś tam zarządzanie ryzykiem. Ja bym oczekiwał od wszystkich tych firm, żeby oni rozumieli, że oni działają dla konkretnego społeczeństwa i że wiarygodność ich jest opłacalna dla nich. Że oni po prostu wtedy są inaczej trochę traktowani. Dzisiaj ludzie są jednak uczuleni po tej aferze, choćby Amber Gold, na takie różne oszustwa, więc chcą wiedzieć, czy to jest prawdziwe. Co jest ważne, żeby wybrać taką fundację, czy taki cel pomocy, który będzie spójny z działalnością firmy. Wtedy zarówno zarząd firmy, pracownicy, jak i otoczenie będzie widziało w tym głębszy sens. Jeśli myśli się w perspektywie pokolenia i pojawia się choćby cień takiego myślenia, które nazwać by należało myśleniem odpowiedzialnym, albo jeśli używać tej nomenklatury CSR-owej, czyli
społecznej odpowiedzialności biznesu, to okazuje się, że nie ma sprzeczności pomiędzy tym, co społeczne, a moim prywatnym interesem jako przedsiębiorcy. Bo przecież ten przedsiębiorca jest zainteresowany tym, żeby działać w społeczeństwie ludzi wykształconych, zamożnych, kreatywnych, aktywnych, uczciwych, bo albo to jego klienci, albo to jego pracownicy. Społeczna odpowiedzialność biznesu, czy współpraca pomiędzy nami jako organizacją pozarządową, a sektorem przedsiębiorstw, niekoniecznie musi być oparta na zasadzie wy macie pieniądze, to mi dajcie, a my mamy szczytne idee społeczne, które chcemy zrealizować dzięki waszym środkom. Fundacja Synapsis stawia na współpracę długotrwałą. Bardzo staramy się, aby wszystkie działania, jakie podejmujemy, działając z kimś, z jakimś podmiotem zewnętrznym, to były działania niejednorazowe. Bardzo często widzimy wielki koncern, który publicznie wręcza, byłem świadkiem tego, czek 2 metry na metr i tam jest 3000 na jakiś sierociniec i uważa, że sprawę załatwił. A jednocześnie ten sam koncern zatruł Zatokę Meksykańską. No sorry, ale to nie ten malutki plasterek to nie rekompensuje działania. Ja uważam, że społeczna odpowiedzialność biznesu to jest prowadzić biznes bardzo przyzwoicie, uczciwie. Pytanie o społeczną odpowiedzialność biznesu jest pytaniem trudnym, dlatego że pytamy o ideę, która dopiero niedawno się zrodziła, a w Polsce dopiero od niedawna zaczyna być wdrażana. Gdyby spróbować odpowiedzieć na to pytanie, na pewno można byłoby podać wiele odpowiedzi. Niektórzy uważają, że społeczna odpowiedzialność biznesu to jest bycie etycznym, czyli bycie uczciwym wobec wszystkich interesariuszy, czyli pracowników, klientów, czy nawet społeczności lokalnej. Natomiast wyższy poziom społecznej odpowiedzialności biznesu to jest reagowanie na problemy, które pojawiają się w społeczeństwie. Dlatego też społeczna odpowiedzialność biznesu jest to odpowiedzialność firm za to wszystko, co one czynią, ale również za to wszystko, co w danym społeczeństwie się dzieje. A zatem firmy w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu mogą współpracować z podmiotami ekonomii społecznej w rozwiązywaniu trudnych problemów społecznych. I im szybciej ta idea zostanie w Polsce wdrożona, tym szybciej ta idea rzeczywiście uzyska swój najwyższy poziom.